Jesteśmy na ogólnopolskiej wystawie prac rękodzielniczych wykonanych przez uczniów ze szkół podstawowych objętych patronatem spółdzielni Cepeliowskich. Eksponaty zostały zrobione przede wszystkim podczas praktyk uczniowskich. Szczególnie dużo jest pisanek. Wykonano je różnymi technikami, na przykład metodą woskową, zwaną inaczej batikową, i poprzez drapanie. W ten sposób powstają kraszanki. Pisanki z różnych regionów Polski mają charakterystyczny dla tego regionu rysunek, kolory i technikę wykonania. Noszą też różne nazwy. Pisanki, kraszanki, byczki, malowanki, rysowanki, owijanki. W Polsce tradycyjnie zdobi się jaja przed świętami wielkanocnymi w czasie Wielkiego Tygodnia. Robią to przeważnie kobiety i bardzo chętnie dzieci. Spróbujmy zatem zrobić sami pisanki wzorowane na ludowych lub według własnego pomysłu. Materiały do ich wykonania są łatwo dostępne. Wystarczy tylko ciekawy projekt, trochę cierpliwości i staranności, a efekty pracy mogą być bardzo interesujące, tak jak te prezentowane na wystawie. Na terenach Kurpi i Podlasia robi się wydmuszki. W rdzeń wydmuszki wkłada się sitowie, a na całą powierzchnię nakłada kolorową włóczkę, tworząc z niej geometryczne wzory. Zachowany do dzisiaj zwyczaj zdobienia jaj znany jest od dawna. Najstarsze znaleziska pochodzą z X wieku. Wówczas wierzono, że pisanki posiadają właściwości magiczne, zapewniają płodność i urodzaj. Obecnie pisanki to wyraz wielowiekowej tradycji, przedmioty do dekoracji izb na wsi, a także w mieście. Możliwości zdobienia jaj i wydmuszek jest bardzo wiele. Każdy z Was może być prawdziwym twórcą. Każdy może wykonać pisankę według własnego pomysłu, tak że nie będzie nawet dwóch jednakowych. Tę różnorodność pomysłów możemy zobaczyć na corocznej Cepeliadzie. A oto pisanki zgromadzone w pracowni szkolnej. Zrobiły je wasze koleżanki i koledzy. Obejrzyjcie te pisanki. Niektóre z nich mogłyby z pewnością znaleźć się na wystawie lub Cepeliadzie. Jedne są zdobione elementami wzorów ludowych, inne są odbiciem samodzielnych, twórczych pomysłów uczniów. Spróbujmy zrobić wydmuszki. Początek pracy to przygotowanie odpowiednich materiałów. Jajka należy starannie umyć i sparzyć gorącą wodą. Przy obróbce jaj łatwo narazić się na niebezpieczeństwo zetknięcia się z bakteriami, które znajdują się na powierzchni jaja. Zachowanie czystości zapobiega przeniesieniu bakterii do organizmu człowieka. Jajko nakłuwamy ostrym narzędziem z dwóch stron, tak aby powstały niewielkie otwory. Teraz wydmuchujemy zawartość jajka do salaterki. Przy okazji możemy sprawdzić pojemność swoich płuc. Otwory wyrównujemy, nakładając na nie niewielką ilość kleju. Teraz można pomalować wydmuszkę. Najlepsze są do tego celu szybko schnące farby. Nakładamy je pędzelkami i cienkimi patyczkami. Ważny jest dobór kolorów. Ciekawie wyglądają też pisanki dwukolorowe.
Wydmuszki można oklejać kolorowym papierem. Ta technika jest typowa dla regionu łowickiego. Wycinanki z kolorowego papieru muszą być dostosowane wielkością do wydmuszki. Mogą przedstawiać elementy kwiatowe, wzory geometryczne lub wzory ludowe. A tak oklejają wydmuszki kolorowym papierem wasze koleżanki. Chyba o czymś zapomniały. Tak, brakuje czystej, suchej szmatki do wygładzania przyklejanych wzorów i wilgotnej do wycierania rąk. Wykonane wzory są dosyć proste, ale ładne. Przy robieniu następnych wydmuszek spróbujcie ozdobić je elementami kolorowych wzorów charakterystycznych dla waszego regionu. Wybierając tę technikę, musicie pamiętać, aby mieć czyste ręce i dobry klej. Najlepiej zrobić go z żytniej mąki. Wszystkie elementy muszą dokładnie przylegać do skorupki. Oklejanie wydmuszek pozwala na wykorzystanie wielu kolorów i rozmaitych motywów zdobniczych. Mogą to być koguciki, lalki, stylizowane drzewka, kwiaty, motylki i tym podobne. Wzory możecie wziąć z typowych wycinanek. Trzeba je tylko odpowiednio zmniejszyć. Spróbujcie też wykonać wydmuszkę przy użyciu rdzenia z sitowia i kolorowej włóczki, tak jak robi to twórczyni ludowa. Naklejanie włóczki wymaga pewnej wprawy i staranności. Najważniejsze jest zaprojektowanie ładnego wzoru i dokładne pokrycie całej powierzchni wydmuszki wraz z otworami. Sitowie i włóczka muszą szczelnie przylegać do siebie i wypełniać całą skorupkę jajka. Tą techniką można układać oryginalne wzory geometryczne. Pisanki wykonują nie tylko dziewczęta i kobiety. Sprawnie radzi sobie z nimi wasz kolega. Kompozycje można układać także z samej włóczki, jeśli nie mamy do dyspozycji sitowia. A ta pisanka to owijanka. Tak nazywa się ją w rejonie kurpiowskim. Jest również bardzo ładna. Obejrzyjmy efekty naszej pracy. Z pewnością nasuną się wam nowe pomysły. A może zorganizujecie konkurs na najpiękniejszą pisankę w klasie i w szkole?